W 1949 roku podjęto pierwsze próby stworzenia parafii prawosławnej w Lubinie. Udało się i dziś obchodzimy 70 lat istnienia, mówi jej proboszcz. Staramy się być zawsze samodzielni, ale wiadomo, jak każda parafia, jak każda struktura, organizacja kościelna, tak samo ludzie, którzy mieszkańcy danego terenu, czy powiatu, czy miasta, każdy z nas wnosi w jakiś wkład własny także w nasze funkcjonowanie tutaj. Jesteśmy na terenie Lubina 70 lat jako prawosławni i cieszymy się, że wiele inicjatyw faktycznie jest podtrzymywanych i jakby wspieranych też przez Urząd Miasta i przez starostwo. Podczas uroczystości na scenie wystąpił prawosławny chór Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewno-Słowiańskiego Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, Gwarkowie i Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Łastiwoczka. Był też powrót do historii, a to za sprawą specjalnie przygotowanej prezentacji. Jeżeli chodzi tu o nasz powiat, to raczej wspieramy to wszystko, porozumiewamy się, także ja z tej okazji 70-lecia życzę dla Cerkwi Prawosławnej rozwoju, szanowania się nawzajem, abyśmy z Bogiem szli do przodu. Żyjemy, mieszkamy wśród ludzi właśnie wyznania prawosławnego. Wszyscy się szanujemy, chodzimy do jednych szkół, pracujemy w zakładach pracy i na pewno chociażby dzisiejsza uroczystość, właśnie 70-lecie naszej cerkwi, dowodzi temu, że z ochotą, chęcią uczestniczyliśmy, wszystkie władze i miasta i starostwa powiatowego. Jest to oczywiście jakaś symbolika. Gdy parafia obchodząca urodziny zaczęła się formować, należało do niej około 80 rodzin. Dziś jest ich blisko 200, a parafianie pochodzą nie tylko z Lubina, ale i okolicznych miejscowości.